Dzień dobry, witam Cię serdecznie. Dzisiaj w małej firmie bez mitów chcę poruszyć taki temat, który jest bardzo, nie wiem czy drażliwy, ale, ale porusza wiele osób ostatnio, czyli temat zmian w podatkach. I w szczególności to, co w tej chwili funkcjonuje pod taką wspólną nazwą Polskiego Ładu, Nowego Polskiego Ładu, czyli cały szereg zmian podatkowych, które nas czekają. Ale tak naprawdę, kiedy słuchasz to w innym czasie i już Polski Ład nie jest dla Ciebie kwestią, ale stykasz się z, każdą, z każdym innym rodzajem zmian podatkowych, albo w ogóle zastanawiasz się, jak to z tymi podatkami jest, czy one. Czy one Wiesz, zeszkodzą Twojemu biznesowi, na ile zeszkodzą, co wybrać i tak dalej. Myślę, że to, co chcę powiedzieć, może być dla Ciebie wartościowe. Także zachęcam. Wracając do Polskiego Ładu i do tego, co jest aktualne dzisiaj w naszej polskiej rzeczywistości, Anno Domini 2021, a w zasadzie końcówka 2021 roku i przełom 2020, z 2022, to yy, ogromne zmiany. W zasadach rozliczeń podatkowych i nie tylko podatkowych, bo chodzi też o ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. I taka, takie bardzo duże poruszenie wśród przedsiębiorców. Co będzie? Ja wiem, że wielu przedsiębiorców wyczytuje, co będzie, co nas czeka, czym to się skończy, z czym się muszę liczyć. A może wiem, że też wiel, wiele osób rozważa jakieś takie, jakby to powiedzieć, bardziej gwałtowne ruchy. To znaczy, może trzeba założyć spółkę, może trzeba zmienić formę opodatkowania i tak dalej, i tak dalej. Generalnie, tym co ja czuję pod spodem, i pewnie Ty też czujesz i, i, i może tego tak nie nazywasz, ale generalnie, gdzieś pod spodem jest ogromny niepokój. Co będzie, jak będzie, ile stracę. Bardzo mocno wybrzmiewa słowo, ile stracę. I... O tym dzisiaj chcę porozmawiać. Jakie jest, m, może nie tyle, m, nie tyle powiedzieć ci, że tak należy, ale zaproponować ci, jak można inaczej na takie rzeczy spojrzeć, jakie jest moje podejście. Bo popatrz na to. Podatki, ZUS, yy, ubezpieczenie społeczne, VAT, podatek dochodowy są wszędzie, na całym świecie. Gdzie byś nie chciał prowadzić firmy, wszędzie są. Oczywiście w rajach podatkowych one są nieco niższe, ale nie każdego stać na to, żeby. Prowadzić swój biznes z raju podatkowego i nie zawsze to jest legalne. Więc wracając do rzeczywistości naszej, krajów zachodnich, Stany Zjednoczone, Europa, podatki są wszędzie. I teraz to jest tylko i w każdym, w każdym kraju europejskim są podatki. Jeżeli chcesz prowadzić firmę w Polsce, to będziesz, jeżeli chcesz to robić legalnie, a raczej zakładam, że jeżeli chcesz rozwijać biznes, to. Trudno to robić w jakiś szemrany sposób, więc zakładam, że robimy to legalnie. Podatki będę zawsze płacić. I teraz na to nie mam wpływu, tego nie zmienię. Jeżeli chcę prowadzić swoją firmę, chcę prowadzić swój biznes, to muszę się liczyć z tym, że podatki są. Tak jak prowadząc moją firmę, muszę się liczyć z tym, że muszę mieć jakiś marketing, żeby zdobywać klientów. Prowadząc własną firmę, muszę prowadzić jakąś księgowość, żeby wiedzieć, ile zarobiłam. Prowadząc własną firmę, muszę też zapłacić podatek i muszę się z tym liczyć, po prostu. I teraz i to jest punkt wyjścia dla mnie. Co z tym dalej? Zakładając, że. że Czeka nas tak duża zmiana, jaka nas w tej chwili czeka, czyli, czyli wprowadzenie Polskiego Ładu Podatkowego, zupełnie nowych zasad rozliczeń itd., itd. Jakie podejście ja rekomenduję, jakie podejście ja sama stosuję z moją firmą, bo ja dokładnie tą samą pracę wykonałam kilka tygodni temu. Co proponuję? Zacznij od swojego biznesu nie od podatków nie od rany orany co tam jest zapisane na tych 700 stronach propozycji zmian podatkowych czy już to przegłosowali czy już zmienili tamtą zmianę czy co mówi pan doradca podatkowy i tak dalej żaden pan doradca podatkowy czy pani doradczyni niepodatkowa nie powiedzą ci co ty masz zrobić ze swoim biznesem nie powiedzą ci jakie ty masz plany dla swojego biznesu i na to przede wszystkim chcę zwrócić twoją uwagę co ja bym zrobiła w takiej sytuacji i co ja zrobiłam w takiej sytuacji z moją firmą? Trzeba usiąść sobie spokojnie z arkuszem Excel albo z kartką papieru, co wolisz i trzeba zastanowić się, jakie przewiduje w najbliższym roku obroty w mojej firmie, jakie zyski, jakie przewiduje wyniki finansowe w mojej firmie. I dopiero kiedy kiedy będę miała, może w najbliższym roku, może w najbliższych trzech latach, kiedy będę miała taki zgrubny obraz, gdzie chcę dojść z moją firmą, czyli czy ja chcę pozostać z moją firmą na obecnym poziomie obrotów i zysków, czy chcę, żeby one na przykład szybko wzrosły, czy spodziewam się, że raczej będą spadały, dopiero wtedy ja mam bazę, mam fundament, żeby pójść do jakiegokolwiek doradcy podatkowego albo samemu sobie poszperać w internecie i zacząć się zastanawiać. I w kontekście tego zacząć się zastanawiać, która forma prowadze prawna prowadzenie działalności jest dla mnie najlepsza, która forma opodatkowania jest dla mnie najlepsza, czy ryczał, czy podatek liniowy, czy zasady ogólne, czy może założenie spółki zo, albo spółki komandytowej, jak to będzie wyglądało w takim, w takim, w takim przypadku. Ale nikt nie da ci. Nawet nie wiem, jak wyedukowany doradca podatkowy czy księgowy nie da ci odpowiedzi na pytanie ogólnie, tak ogólnie, co jest lepsze. Tak ogólnie to nie ma odpowiedzi. Odpowiedź, co będzie dla ciebie lepsze, jaka forma prawna, jaka forma opodatkowania, zależy od tego, jak dużą firmę ty masz, jaka jest specyfika twojej firmy, co przewidujesz, że stanie się z twoim biznesem w ciągu najbliższego roku. Jeżeli nie masz tych informacji, to tak naprawdę nie odrobiłeś swojego zadania domowego jako szef tej firmy. I trzeba to sobie brutalnie powiedzieć prosto w oczy. Nie odrobiłeś swojego zadania domowego i nikt ci nie da złotej recepty, która forma opodatkowania jest dla ciebie najlepsza. Ale kiedy odrobisz swoje zadanie domowe, wiem, że moja firma w tej chwili ma takie wyniki, takie obroty, takie zyski. Mówię o tych najprostszych wynikach. Ma takie obroty, takie zyski. Mogę sobie i jest opodatkowana tak, jak jest opodatkowana, chyba że twoja firma dopiero otwierasz firmę i dopiero, dopiero planujesz, ale załóżmy, dzisiaj moja firma jest taka i taka. Planuję, że w przyszłym roku urośnie o 50%. To wtedy to już są bardzo konkretne informacje, z którymi ja mogę pójść do księgowego, mogę pójść do doradcy podatkowego, mogę pójść do prawnika, mogę sama przeczytać ustawy i, i różne interpretacje na ten temat, i mogę się zastanowić: Okej, okay, czyli jeżeli w moim przyszłym roku czy za dwa lata moja firma będzie tej wielkości, to czy biorąc pod uwagę różne limity i tak dalej, ma dla mnie sens pakowanie się w ryczałt? Czy ma dla mnie sens e, e, akurat w moim przypadku zatrzymywanie się, czy pozostawanie na, na opodatkowaniu liniowym, biorąc pod uwagę te wszystkie projektowane zmiany? Dopiero na tym etapie myślę o tym, jakie te zmiany projektowane są. I kiedy Mam te konkretne liczby, to mogę sobie nawet zrobić konkretne kalkulacje, co mi się opłaca, co mi się nie opłaca, biorąc pod uwagę te przyszłe, przyszłe zasady opodatkowania, ozusowania, o składkowania, które będą. I kiedy na konkretnych liczbach przeliczę, na konkretnych liczbach, które są dobre dla mojej firmy, to mniej więcej wiem, i wtedy jako szef tej firmy mogę podjąć racjonalne, takie, wiesz, dobrze poinformowane, racjonalne decyzje, nie dyktowane emocjami, nie dyktowane tym, że mój kolega powiedział, że dla niego najlepszy jest ryczał, to ja też zrobiłem, bo mi się nie chciało w to wnikać, bo nie wiem, bo się do tego boję, bo tego nie znam, bo wszyscy straszą i tak dalej. Nie, w biznesie na emocjach za wiele nie ujedziesz. W biznesie potrzebujemy podejmować decyzje racjonalne. I racjonalna decyzja jest wtedy, kiedy zrobisz ta, taką pracę, o jakiej ja tu teraz mówię czyli odkładam na bok to, że to wszystko czego się boję. Odkładam na bok to, że nie rozumiem. Biorę, biorę zaczynam od tego, co jest po prostu bazą mojego działania jako szef firmy, czyli w jakim miejscu finansowym moja firma jest dzisiaj. W jakim miejscu finansowym przewiduję, że będę gdzie w przyszłym roku? To jest absolutna baza Twojego działania jako szef firmy. I kiedy to wiem, to wtedy siadam do rozmowy z ekspertami od podatków albo szukam tej wiedzy w internecie. Jeżeli nie jesteś taką dużą firmą, żeby pracować z doradcą podatkowym, to szukam tej wiedzy w internecie, ale wszystko, co piszą w internecie, przykładam do mojej konkretnej sytuacji. Ogólna rada nigdy nie będzie dobra dla ciebie. Ogólna rada jest ogólna, czyli nijaka. Ogólnie to. To wiesz, ten powie tak, ten powie tak, ten powie tak, i może dla nich to są dobre rozwiązania, tylko że one są dopasowane do ich specyficznych sytuacji, a ty możesz być w kompletnie innym miejscu ze swoim biznesem. I to jest podstawowa zasada, ale zanim skończę, chcę też powiedzieć ci, jakby troszeczkę to rozwikłać. Skąd to ogólne poruszenie i skąd to takie poczucie, że coś nam zabierają, że coś stracę, że będzie gorzej, że w ogóle nie wiadomo jak będzie? Ano, bierze się to stąd. Że coś się zmienia. I powiem szczerze, że kiedy ja czytam różne artykuły o polskim ładzie, różne najczęściej straszące artykuły. O tym. Um, one nie, nie zawsze straszą wprost, ale często gdzieś tam w podtekście takie jest, tam jest bardzo dużo ostrzeżeń, 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 trzeba uważać. Ale wiesz, co mnie uderza? Kiedy ja takie rzeczy czytam? Mnie uderza, że tak naprawdę. Dokonuje się dosyć karkołomnej konstrukcji i różne kalkulatory, które można znaleźć w tej chwili w internecie, na różnych stronach, i różne opracowania, i w ogóle poważnych firm, nawet, bazują na dosyć karkołomnej konstrukcji porównywania przeszłości z przyszłością. To znaczy, gdybym w 2022 zarabiał tyle, ile zarabiałem w 2020, czy na przykład, to w tym nowym opodatkowaniu zapłacę o tyle więcej podatków razem ze składkami, czyli stracę. Dla mnie to jest karkołomna konstrukcja. Bo kiedy ja prowadzę biznes w 2020 roku, to mam warunki rynkowe takie, jakie są w 2020 roku. U nas akurat to była pandemia, był COVID, były lockdowny, były różne rzeczy, i wtedy miałam określone warunki podatkowe, czyli zewnętrzne rzeczy, na które ja nie mam wpływu. I w tych warunkach moja firma wygenerowała takie zyski, takie obroty, taki wynik mieliśmy, taki wynik po opodatkowaniu. To jest dla mnie konkret, ale. Jakby to powiedzieć, nie mam wpływu na, na otoczenie, nie mam wpływu na warunki zewnętrzne, ale w tych warunkach zewnętrznych mam wpływ na to, co z nich wyduszę, co z nich wygenerowałam. I to jest jedna rzeczywistość 2020 roku. Ale rzeczywistość 2022 roku może się do tego mieć nijak. Rynek może się zmienić kompletnie, otoczenie rynkowe może się zmienić kompletnie, warunki polityczne mogą się zmienić kompletnie, system podatkowy może się zmienić kompletnie. I ja, jeżeli jestem biznesmenem, ja jeżeli jestem przedsiębiorcą, jeżeli prowadzę własną firmę, to pytanie do mnie jest, ile w tych nowych warunkach ja potrafię wygenerować zysku obrotów, jak bardzo potrafię rozwinąć moją firmę. Mało tego, Ci powiem, Twoja firma w międzyczasie się rozwija. Twoja firma za dwa lata to już nie będzie ta firma, która jest dzisiaj. Twoja firma może urosnąć dwukrotnie, dziesięciokrotnie. I nadal będziesz porównywał, ile bym stracił w 2022 roku, kiedy moja firma jest dziesięciokrotnie większa, ale podatki są inne, ale, ale kiedy te podatki były, były w starym systemie, to Twoja firma nie była dziesięciokrotnie większa. Więc co my z czym porównujemy? My porównujemy rzeczy kompletnie hipotetyczne, a przez to wpędzamy się w poczucie straty, wpędzamy się w poczucie. Braku, wpędzamy się w poczucie, że ktoś nam coś zabiera, zamiast skoncentrować się na czystym biznesowym działaniu. Jakie planuję obroty w przyszłym roku? Jakie planuję zyski w przyszłym roku? I biorąc pod uwagę te dwie rzeczy, być może parę dodatkowych czynników, nie mówię, że nie, myślę, że tam jest parę innych niuansów podatkowych, ale no, to wynikających ze specyfiki Twojego biznesu. Biorąc pod uwagę te dwie rzeczy albo kilka jeszcze innych, która forma opodatkowania w nowym systemie jest dla mnie najlepsza? To jest, to jest racjonalne biznesowe działanie. A nie, ale hipotetycznie, gdyby był inny system podatkowy, ale nie jest i nie zależy to od Ciebie. Nie Ty to ustalasz, nie mamy na to wpływu. I teraz, dlaczego tak namawiam do tej zmiany, zmiany hmm, percepcji, czy, 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 czy strony, z której patrzysz na to wszystko? Namawiam Cię do tego dlatego. Że kiedy, nawet bo, bo ja też na to spojrzałam, analizując te wszystkie rzeczy dla mojej własnej firmy, kiedy spojrzysz na to z tej strony, że nawet z jakiejś tabelki czy z jakiegoś kalkulatora wyniknie mi, że ja na tych podatkach stracę, chociaż ja tego nie traktuję jak stratę, jak to już wytłumaczyłam, ale stracę na, na tym, że wejdzie nowy system podatkowy. Stracę nie wiem, 300 zł miesięcznie, 400 zł miesięcznie, nie wiem, ale mniej więcej, tak, bo są różne wyliczenia. Załóżmy, że stracę 400 zł miesięcznie, bo ktoś to tak gdzieś wyliczył. Nie wiem na jakiej podstawie, skoro on nie wie, czy moja firma będzie rosła, czy malała, czy pewnie zakłada, że, że nie będzie w ogóle nic się działo z moją firmą, czyli że, że, że będzie zachował ten sam poziom obrotu i zysków. Okej, okay, ktoś wyliczył, że stracę 300-400 zł miesięcznie. Rocznie to jest kilka tysięcy. To pomyśl, ile ja stracę przez tygodnie i być może nawet przez miesiące, rozważając, licząc, ile stracę, rozważając, jak mnie poruszyli, jak obejść nowy system podatkowy, tralala, tralala, tralala. -la -la. Jeżeli te kilka tysięcy to mogłabym spokojnie więcej zarobić, gdybym się skoncentrowała na moim biznesie. I to jest to, na no co przede wszystkim chcę ci zwrócić uwagę, że bardzo często kiedy bo wszyscy na oku straszą tym polskim, polskim ładem, bo wszyscy na oku straszą, że wzrosną stopy procentowe, wszyscy na oku straszą, że, yy, że podatki rosną, albo że coś, albo że coś. I możesz na to zareagować emocjonalnie i możesz wpakować mnóstwo swojej energii, dyskutując o tym, szukając, sprawdzając i tak dalej. Tylko, że to, to jest prawdziwa strata, to jest energia zmarnowana, to jest twój czas zmarnowany, twoje nerwy zmarnowane i twoja energia zmarnowana, którą mógłbyś włożyć w to, żeby się zastanowić, no dobrze. Nowe podatki, nowy system podatkowy, wyższe stopy procentowe, to oznacza dla mnie dodatkowe koszty w skali roku kilka tysięcy. Co mogę zrobić, żeby te kilka tysięcy albo wielokrotność tego dodatkowo zarobić w moim biznesie? I to będzie Twój czas dobrze wykorzystany, niezmarnowany. I ja nie dam, jak już się domyślasz po tych kilkunastu minutach, nie dam Ci gotowej recepty, jak sobie poradzić z polskim ładem, bo nie ma. Ja uważam, że to byłoby oszustwo, gdybym tak powiedziała, że dla Ciebie najlepsze jest zrobić to albo tamto, bo Cię nie znam. Nie znam Twojej firmy, nie znam Twojej specyfiki. A najważniejsze, nawet gdybym wiedziała, jaka Twoja firma jest dzisiaj, to nie wiem, co jest w Twojej głowie i nie wiem, jak ją chcesz rozwinąć. I jakie są warunki do tego rozwoju, żeby Twoją firmę rozwinąć? A dopiero kiedy to wiesz, to wtedy moje plany przykłada się do tego, co jest projektowane w podatkach i sprawdzam, jaki. Wpływ podatki będą miały na tą ostateczną kwotę mojego zysku, czyli tego, co mam do dyspozycji. Nie chcę się teraz bawić w tłumaczenie pojęć finansowych. Chodzi o zysk netto, czyli ile będę miała zysku do dyspozycji. Ostatecznie, ile dla mnie zostanie po wszystkich podatkach. Dopiero wtedy mogę podjąć racjonalną, biznesową decyzję. No to w takim razie ta forma opodatkowania na ten moment jest dla mnie najlepsza. Zawsze za rok ją mogę zmienić. To nie jest wybór na całe życie. Ale nie cofnę czasu, nie sprawię, że nagle podatki będą takie, jakie miały być, wtedy, takie, jakie były kiedyś. Nie cofnę tego. Nie, nie jestem w stanie tego sprawić, sprawić, więc znacznie lepiej spożytkuję mój czas i moją energię, jeżeli skupię się na tym, jak zarobić więcej w moim biznesie i skupię się na tym, żeby odsunąć te wszystkie emocjonalne dyskusje od siebie i zacząć patrzeć racjonalnie, co ja planuję dla mojego biznesu, co w tej sytuacji jest najlepszym wyborem dla mojego biznesu i co mogę zrobić, żeby zarobić jeszcze więcej. Jeżeli to do Ciebie trafia, jeżeli to, to Cię przekonuje, to mam nadzieję, że pomoże ci podjąć mądre decyzje. Jeżeli masz pytania albo chcesz coś skomentować, śmiało pisz w komentarzach i do zobaczenia następnym razem w następnym odcinku.